Commander Shepard, Kalisa Bint Seen in Al-Jilani. Isn't it true that you were on Earth when the Reapers attacked? How do you justify running away while millions of people on Earth die? Is that the best we- I've had enough of your tabloid journalism. Not this time, you military- Ugh! I get that. But I came here to get help for Earth, not answer your questions. Stay down. Zajebiste. Więc tak, chciałem powiedzieć, że no, ta suka leży, niech leży, niech się wyśpi w końcu. No, więc tak, chciałem powiedzieć, nie, jeszcze, no, znaczy to w sumie jest ten, taki mały konkurs, nie? Na kolejne zagrajmy, znaczy gramy, Boże, no, na kolejne gramy. I pytanie jest, albo Mass Effect, jakieś właśnie jedynkę, dwójkę, trójkę, jakiś tam z Mass Effect, nie? Część lub Penumbry, nie? Penumbry. Tam jest trochę jest tego, nie? No, więc głosujcie, to zaczniemy nową serię, nowe gramy w Penumbrę lub Mass Effect. Łapka w górę. Film trzeba ocenić, nie? Łapka w górę to na Penumbrę. Łapka w dół to na Mass Effect idzie, nie? No dobra, to chyba wszystko, no. No to na razie. Kalisa Bint Seenan Al-Jilani, wiadomości Westerlund. Rozmawialiśmy 2 lata temu, gdy zostałeś widmem. Doskonale się prezentowałeś przed kamerą. Masz chwilkę? Przykro mi, nie pamiętam i nie dbam o to. Ale ludzie pamiętają ciebie, Shepard. Powróciłeś. O tym się mówi. Chcę tylko, żeby inni docenili twoją historię. Informatorzy twierdzą, że podczas bitwy o Cytadelę przebywałeś w prezydium. Od twoich słów zależał przebieg bitwy. Jeśli to prawda, że powiedziałeś admirałowi Hackettowi, żeby porzucił Destiny Ascension... Dość mam twoich nieszczerych oskarżeń. Trzeba to było zrobić już za pierwszym razem. Ty sukinsynu! Zadbam, żeby zobaczył to każdy w przymierzu. Sprawdźmy. Nagraliśmy to? Świetnie. O tak.